na imię Wiesława, jestem z Jaworzna. Poproszono mnie, abym podzieliła się świadectwem. Wiecie, jak każdy alkoholik nie chce wracać do starego życia, ale po to składamy świadectwo, żeby powiedzieć, co Pan Jezus zrobił w naszym życiu, kim żeśmy byli i kim teraz jesteśmy. I tak samo ja powiem w skrócie tylko w tych starym życiu. Ojca miałam alkoholika. Moja mama, zresztą jak każda rodzina alkoholika, przechodzi trudne chwile. Wiecie, to maltretowanie matki i nas spowodowało, że ja bardzo nienawidziłam swojego ojca. Tak nienawidziłam, że mogłabym go zabić dosłownie. No i było, że jak mówiłam, jak ja założę swoją rodzinę, to moje dzieci nigdy nie zaznają tego. I stało się tak, że kiedy ja założyłam swoją rodzinę, ja dokładnie zrobiłam to samo, co ojciec. Tak jak Słowo Boże mówi, że przekleństwo idzie z ojców na synów i na córki, tak samo i właśnie dotknęło mnie z trzech córek, dotknęło właśnie mnie tym alkoholizmem. Wiecie, byłam może nawet i gorsza niż mężczyzna, bo kiedy dzieci przechodzą od ojca takie trudne chwile, to wiecie, jakoś znoszą, ale kiedy to robi matka, to naprawdę jest coś okropnego. I ponieważ ja nienawidziłam ojca, bo jeszcze było, że ojciec, ja tu raz przyznałam się do tego, że byłam molestowana i to spowodowało tak, że nienawidziłam mężczyzn. I chcę wam powiedzieć, że jak się urodzili synowie, zawsze myślałam, że będę miała córki. Ale kiedy się urodzili synowie, to ja naprawdę nienawidziłam swoich synów. Po prostu przelałam tą, nie miłość do dziecka, tylko nienawiść jako do mężczyzny. Nie? Dawałam im jeść, spełniałam pewne uczynki, ale coraz więcej ten bunt się taki we mnie robił. I to rozgoryczenie coraz bardziej się robiło. Nieudany związek. Po roku czasu rozeszłam się z mężem i chcę wam powiedzieć, to się wszystko nawarstwiało. Doszło do takiego już później, że moje pijaństwo było, miesiąc czasu pijałam non-stop, bo chciałam się zapić. Bo mówię, albo skończę z sobą, albo mówię, no musi się coś stać. Ale wiecie co, przyszedł dzień, kiedy takie, stałam tak jakby obuchem w głowę, bo groziło mi pozbawienie rodzicielstwa. I kiedy zorientowałam się, gdzieś przyszło tak w tej podświadomości, że już człowiek musi być najgorszą matką, jeżeli zostaje pozbawiony praw rodzicielskich. Tutaj ten kac, tu nie masz pieniędzy. Wiecie, i tak z tego wszystkiego chodziłam w nocy trzecia, to było w pół do trzeciej dokładnie. Ja wyszłam na ulicę, nie wiedziałam już, co mam z sobą robić. Zaczęłam się tak krzyczeć, jak jesteś, to mi pomóc. I wiecie, dostałam takie, że jak wróciłam do domu, to pierwsze co, później dopiero zrozumiałam, przed sen, bo nie dałam rady spać w ogóle, tylko się te myśli takie tukły w tej głowie. Ale przyszedł sen, ja do rana spałam, a rano przyszło takie do głowy, jedź do Olo. I ja mówię, co to Olo jest? A później znowu, jedź do Szopienic. Wiecie, to było tak mocne i znowu nie wiedziałam, o co chodzi z tymi Szopienicami. Przyszła znowu następna myśl, że jest taka Ewa, która ci mówiła, że tam była na odwyku, a ponieważ pracowałam z nią i też piłam z nią, ona mi właśnie mówiła o tym, że trafiła tam. I tak trafiłam do Olo, do tego ośrodka odwykowego. Nie powiedziałam rodzicom, nie powiedziałam dzieciom, nikomu. Nie powiedziałam, że jadę do tego ośrodka, tylko musiałam zrozumieć, dlaczego tak jest, że ja wychodzę po masło i mnie nie ma tydzień w domu. Co się ze mną dzieje? Nie tabletki, bo tabletki to już tak się nauczyłam oszukiwać, że no po prostu mistrzem w pewnych rzeczach byłam, ale chciałam po prostu się dowiedzieć. No i Bogu dziękuję, bo trafiłam do tego ośrodka i zaczęło się życie trzeźwe. A później Pan postawił z kolei na wierzące osoby. Postawił mi na drodze, bo jeszcze bardzo bluźniłam, innych nałogów oprócz niepicia, to ja miałam bardzo dużo nałogów. No i tak krok po kroku, gdy przyjęłam Pana Jezusa Chrystusa, zaczęło się zmieniać. Pierwsze, co zrozumiałam, że w moim życiu się zmieniło, to zmieniło się bluźnierstwo, że zeszło z ust moich całkowicie.
Później krok po kroku zaczęło mi papierosy, zaczęły odbierać, paliłam 3 paczki dziennie papierosów i później mi, między innymi uwolnił mnie. Wiem, co to jest uwolnienie od alkoholu, bo przedtem tylko nie piłam, ale tak strasznie modliłam się o swoich synów, bo moi synowie tak bardzo mnie nienawidzili, tak jak ja ojca nienawidziłam. I chcę wam powiedzieć w ogóle, jak działałam na nich jak płachta na byka. Jak oni mnie widzieli, to aż ziajali taką złością do mnie. I przyszedł dzień. Ja nie poddawałam się, tylko modliłam się. Ten młodszy syn przeze mnie wpadł jeszcze w narkotyki. I Bogu dziękować. Przyszedł dzień, kochani moi, że zaczął pierwszy starszy syn, wyciągnął ręce do mnie. Później młodego, no, młodszego syna Bóg uwolnił od narkotyków. Dziś ma wspaniałą żonę. Mam 2 wnuków od tego młodszego. Starszy syn ma córeczkę 19-letnią. I chcę wam powiedzieć, teraz słyszę słowo, kocham cię mamo. Mamy dobre relacje z mężem, tak samo mają bardzo dobrą relację, ale wszystko to zawdzięczam tylko mojemu Jezusowi. Tylko do Niego z czymkolwiek, to przychodzę do Niego i wołam do Niego, a ja wiem, że On wysłuchuje. Bo na tyle, co już nawet dziś rozmawiałam tu z jednym bratem, że na tyle, co odczułam Jego pomocy na każdym kroku, to wiecie, tego sobie nie dam wydrzeć za nic w świecie. I tego wam życzę, żebyście wy tak samo, ktokolwiek nie jest jeszcze pojednany, ktokolwiek jest z nałogiem, żeby naprawdę zaufał Jezusowi całym sercem, żeby oddał Mu swoje życie i żeby zaczął wołać do Niego, a On odmieni jego los. Tak jak odmienił mój, tak i odmieni wasz. I tego wam życzę i błogosławię was w imieniu Pana Jezusa Chrystusa. Amen.